Witam serdecznie moich widzów, tu Maniek na rowerze. Słuchajcie, no przyszło do mnie troszkę paczek, więc pochwalę się, co zakupiłem ostatnio, co potrzebne mi było do rowerów. Albo... paczką, która przyszła do mnie, to jest z mantla i tutaj będziemy otwierać nożykiem Ganzo, to jest 720 i turystyczny. Ładnie otwieramy i zaraz wam się pochwalę, co ja tutaj zakupiłem. Pierwsze co to nowy zegarek. Kupiłem sobie nowy zegarek sportowy. Asia też chce taki, więc zobaczymy, czy będzie pasował ten, czy nie będzie za duży na jej rękę, czy zakupimy coś innego. Mamy tu Wahoo Element Rival. Chyba dobrze to czytam. Rival. Więcej o tym zegarku w kolejnych filmach. No i doszły tutaj energonomiczne uchwyty od Eragona GP3S. S to znaczy, że małe, to są dla Asi do roweru. Uchwyty energonomiczne do Liwa. Za późno. Kolejna paczka od Overfly'a. Wiecie z innych odcinków, że posiadam elektryka firmy Overfly. To jest, ja mam Bolt, dobrze mówię? Bolt MTB? Za chwilę to się pojawi nazwa. Już mi wyleciało z głowy, co to jest za model. Rower jest przeznaczony dla Asi i tutaj zakupiłem bagażnik dedykowany, ponieważ próbowaliśmy tu pasować bagażnik z Decathlonu, ale tam jest inne mocowanie na 3 otwory, więc musiałem się tutaj zgłosić do Overfly'a. Dobrze mówię? Overfly'a. Zawsze przekręcam tą nazwę. Do Overfly'a o bagażnik dedykowany do tego modelu roweru. Więc do Bolta MTB dojdzie bagażnik. Zobaczymy, jak on wygląda i czy będzie pasował, bo to jeszcze jest znak zapytania. Oczywiście z tym samym majcherkiem otwieramy paczuszkę. Paczuszka jest paczuszka przez Polski. Tutaj muszę dodać, że bagażnik kosztował 450 zł razem z przesyłką. Co do tych elementów, to nie pamiętam, ile to kosztowało, ale zegarek 200 euro, 199 dokładnie. No ale tutaj przyszło to w środę, już długo leżało w salonie i już Asia już się do niego przymierzała, no żeby go zobaczyć, otworzyć, bo chciała zobaczyć, co to za cudo będzie zamontowane przy jej rowerze. No i mamy bagażnik do Bolta. Tak jakby systemowy. Jeszcze zaraz go opakuję. Jeszcze dzisiaj go za chwilę zamontuję, tak żeby Asia mogła zobaczyć, jak to jest. No jestem zadowolony, bo z tyłu jest mocowanie od razu na... Nie chcę trochę wyjść. Rozerwę worek, bo tak i tak nie dam rady tego zwrócić do Polski, także... Jest modułowy, dobrze pokazuję? Tak będzie.
za chwilę go pokażę na rowerze, jak go zamontuję. Z czego jestem zachwycony, to z tych uchwytów na lampkę, także można tutaj normalną lampkę włożyć, no i gumy też, chociaż nie wiem co to za krótkie gumy, ja takich pewno nie dostanę. Bagażnik miał jeszcze dodatkowy spornik, także można sobie tutaj torbę zamocować, nie tracąc z powierzchni tej górnej, także przemyślany kawał rzeczy, no 25 kg tylko, także nie będzie tutaj nic wielkiego. Zobaczymy, czy te rozstawy tu będą pasować na rower. Chociaż wydaje mi się, że chyba jest, nie wiem. A więc po pierwszych przymiarkach powiem, że mi się wydawało, że jest krzywy, może leciutko, ale to się naciągnie śrubami, także tutaj nie jest aż jakoś tak wielce krzywy, także jest ok. Teraz go tylko przymocować, zobaczyć jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, no tak się prezentuje bagażnik od Overfly'a przy bolcie MTB i sakwy, które przewiduję na nim wozić. Może z tyłu te sakwy Ortibla będą większe. Na razie dysponuję tylko takimi, no i tymi czerwonymi, tymi wielkimi, ale one by nie pasowały pod kolor, także na razie pokazałem wam tak kolorystycznie, jakbym to widział z tymi torbami z Kodury, a nie z tymi z PCV, także na tym rowerze będą raczej torby z Kodury, a nie z PCV, także tak będzie wyglądało to dosyć. Będę się z wami żegnał, bo to już niedługo, zaraz już niedługo trzeba się szykować do pracy. No, do tematu zegarka wrócimy później, na razie muszę sam go zobaczyć, jak to wygląda. Bagażnik trzeba zamontować jak najszybciej, bo może będzie używany w weekend. Także jakby co, to widzimy się na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, pa!